na oddziale ratunkowym są takie, że prezydent jest teraz na bloku operacyjnym, jest operowany i pojawiają się nawet takie słowa jak walka o życie, ale cały czas powtarzam, że to są informacje nieoficjalne. Tutaj na miejscu jest rodzina prezydenta Pawła Adamowicza, jest także prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Grzelak, rzecznik prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek. No i te osoby zostały przeniesione do innej sali, żeby nie zaburzać tutaj pracy oddziału ratunkowego, ponieważ był taki moment, że rzeczywiście zrobiło się tutaj no bardzo gorąco, bardzo dużo osób się pojawiło i wszyscy pytali o to, w jakim stanie jest prezydent Adamowicz. No teraz jedyne, co można robić, to oczywiście czekać. Tutaj także wejścia pilnuje policja, jest dużo wozów policyjnych, to policjanci, którzy pilnują wejścia na tor, żeby nie pojawiały się tutaj niepożądane osoby. Są również rzeczywiście dziennikarze, którzy dojechali na miejsce i my także to na pewno będziemy Państwu relacjonować. No wyglądało to oczywiście wszystko bardzo poważnie, więc no można sądzić, że rzeczywiście tutaj toczy się no niezwykle ważna walka o życie. No i tak jak mówię, nieoficjalne informacje, które krążą gdzieś tutaj po korytarzach, są takie, że prezydent jest teraz na bloku operacyjnym, jest operowany. Dziękuję, to była Weronika Bigus. Wspólnoty trzeźwościowe, katolickie ruchy trzeźwościowe, kluby abstynenta, psychologii... Ciekawe, jak tam wszedł ten typ z tym nożem. ...na drodze do trzeźwości, pomagają dobrym słowem, dają wsparcie i uczą... To tylko, ale na pewno zachowania polityków oddziaływują na tego typu, czyli nakręcają emocje. Dlatego zróbmy wszystko, aby te emocje poszły we właściwym kierunku, na budowaniu, na jednoczeniu, a na nie na dzieleniu Polaków. Wieczór. Dwie informacje. Po pierwsze, ta dotycząca stanu zdrowia prezydenta. Oczywiście czytamy, interpretujemy też strzępy informacji, które do nas docierają. Nie brzmią najlepiej. Mówią o zabiegu operacyjnym, któremu teraz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku ma być poddawany prezydent Gdańska po tym ataku nożownika. Coraz więcej, chociaż na razie skromnych informacji także na temat samego zatrzymanego. Z tych wstępnych informacji od policji, na razie takich półoficjalnych, wiemy, że to 26- albo 27-letni mężczyzna, bo tutaj różne dane podają różne policyjne, nieoficjalne źródła. Wcześniej, co istotne, notowany za podobne czyny przez policję, znany także policjantom ten sprawca, w wieku 26 albo 27 lat, jak wspomniałem, miał posługiwać się plakietką z napisem media. Być może to ona, to teraz jest także wyjaśniane przez policjantów, miała pomóc mu pojawić się na scenie w bezpośrednim sąsiedztwie i towarzystwie prezydenta Pawła Adamowicza. Teraz, jak Państwo widzą, karetki odjechały z miejsca tego zdarzenia. Docierają kolejne wozy i firmy ochroniarskie, która się tym zajmuje.